słuchaj ludu mój, oto Pan do ciebie przemawia. Oto jestem wśród was, oto moja moc porusza się wśród was. A ja was skłaniam do pokuty, ja was skłaniam do upamiętania. Dlatego, że ja jestem Pan wielki i mocny. I ja przygotowuję was, bo wkrótce przychodzę. Przychodzę, aby zabrać mój lud. Dlatego przygotuj się, oblubienico. Przygotuj się. Obierz się w czysty, biały bisior. To znaczy uczynki sprawiedliwe. Oczekuję, abyś ty zmienił swoją szatę. Abyś zmienił swoje oblicze. Abyś zmienił swój sposób zachowania. Bo ja, Pan, przychodzę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną. Dlatego pokutuj, dlatego przyjdź przed moje oblicze i wyznawaj twoje grzechy, a ja je odpuszczę, a ja ciebie ubiorę, a ja przygotuję, a ja dla ciebie dam moje ozdoby, abyś wszedł do mojego królestwa w pełnych ozdobach ode mnie, który jestem twoim Panem. Dlatego przygotuj się, bo jestem wkrótce wśród was. Jestem, który jestem, nadchodzi przez swojego Syna i przyjdzie moje namaszczenie i przyjdzie moje działanie. A to wszystko będzie w czasach ostatnich, w dniach ostatnich. Dlatego przygotuj się na działanie mojego potężnego ducha. Oczyść się, abym mógł wśród was przebywać. I omyj swoje życie moją krwią przenajświętszą. I postępuj sprawiedliwie, bo ja rozliczę ciebie z twoich starań i z twojego dążenia. Tak ci mówi Pan. A wszyscy powiedzieli Amen. Amen.